krok drugi. Zweryfikuj to, co ląduje u Ciebie na talerzu. Po pierwsze, może niekoniecznie tyle ziemniaków. Zastąp je kaszami. Kasze gruboziarniste, bogate w błonnik, bogate w węglowodany złożone, dostarczające mnóstwa witamin z grupy B, niezbędnych mikroelementów, zabezpieczą przed skokami glikemii, zabezpieczą przed niedoborem mikroelementów, zabezpieczą przed tym, aby nasze naczynia śródbłonek dobrze wyglądały. Zmień swoje przyzwyczajenia, jeżeli chodzi o dobór, jakość oraz ilość mięsa w diecie. Przede wszystkim niekoniecznie mięso codziennie na obiad. Ryby to przecież również mięso. Mamy nieograniczony wybór ryb. W chwili obecnej w wersji mrożonej czy świeżej w każdym dobrym sklepie rybnym możemy wybrać gatunek taki, jaki najbardziej pasuje. Zadbajmy o to, aby ryba znalazła się w naszym codziennym menu nie tylko w Wielki Piątek czy Wigilię, ale dobrze by było, gdyby ryby pojawiły się 2-3 razy w tygodniu. Co poza tym? Przecież powinno być takie dobrze zbilansowane białko. Owszem, tak, a rośliny strączkowe, pięknie, dobrze zbilansowane, prawidłowe białko roślin strączkowych może znajdować się na naszym talerzu w zasadzie 3, nawet 4 razy w tygodniu. Pozbawione tłuszczów trans, pozbawione nasyconych kwasów tłuszczowych, pięknie uzupełnia skład aminokwasowy wspólnie z kaszami, o których wspomniałam wcześniej. Tak dobrze przygotowane białko będzie świetnym budulcem, świetnym materiałem dla pracy naszego narządu, dla regeneracji, wzmocnienia oraz odnowy.